Wczoraj mogliśmy usłyszeć odpowiedź na pytanie, skąd wziął się człowiek. Powtarzam, człowiek. Wiemy, że słowo człowiek to równocześnie w niektórych językach oznacza mężczyzna. Tu idzie o człowieka, a nawet jeżeli dodamy do tego ha-adam, to właśnie będzie ten pojedynczy człowiek, natomiast bez rodzajnika oznacza to ludzkość albo też imię Adama. Dzisiaj usłyszymy, czy usłyszeliśmy tekst, który mówi o tym, skąd wzięła się kobieta. Ale ten tekst jest bardzo dziwny. Możemy widzieć splątanie przeróżnych takich gestów, słów, postępowań Boga wobec już jasne jest określone, że nie jest to człowiek, tylko mężczyzna. I kiedy byśmy zapytali się o to, o co idzie temu człowiekowi, że w taki sposób przedstawia to powstanie kobiety, pierwszej kobiety, to możemy zobaczyć, że te poszczególne elementy tego opisu układają się w jedną tezę. Każdy z tych elementów przykłada się do tego, ażeby przeprowadzić jedną tezę, zaskakującą, że kobieta jest też człowiekiem. Taki jest cel tego tekstu. Możemy powiedzieć, że to jest pierwszy, jaki czytamy w Biblii, tekst zaangażowany, jak możemy powiedzieć. Możemy powiedzieć pierwszy tekst feministyczny. Możemy powiedzieć, że tekst, który próbuje przełamać dotychczasowe myślenie, że kobieta nie jest człowiekiem. Że człowieka jest jedną z części tego, co mężczyzna posiada. Jakich to sposobów używa autor tego tekstu, żeby przekonać, że kobieta jest też człowiekiem? Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Edyta Stein, która dobrze znała język hebrajski, ale także znała przynajmniej niemiecki jeszcze lepiej, ale także znała francuski, znalazła w tych językach europejskich odpowiednik tego zwrotu, który bardzo rzadkiego w ogóle w hebrajskim, który się tłumaczy jako pomoc odpowiednia dla mężczyzny, francuskie słowo pendant. To słowo, które oznacza dwie rzeczy, które są bardzo różne, ale równocześnie dwie rzeczy, które się uzupełniają wzajemnie. To znaczy to pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Czyli ktoś, kto będzie inny, a zarazem uzupełniający. Tekst pokazuje, że nie ma wśród dotychczasowych istot żywych kogoś, kto by pasował do tego mężczyzny i zarazem go uzupełniał. Będzie to tylko ta kobieta, czyli to jest pierwsze uzasadnienie, że kobieta jest też człowiekiem, tak jak mężczyzna. No oczywiście mamy tu taki dziwny korowód, jakby Pan Bóg nie wiedział, jak się te zwierzęta nazywają, przyprowadza do mężczyzny, on daje każdej tej istocie właśnie istota żywa nazwa. No i w końcu konkluzja, nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Nie było kogoś takiego, jak będzie tym kobieta. Dalej mamy przedziwny sen mężczyzny i przedziwną operację, w której Bóg wyjmuje z boku żebro. I z tego żebra lepi kobietę. Bardzo to wygląda przedziwacznie. Możemy sobie wyobrazić, że wtedy, kiedy ten tekst był pisany, może około 30 wieków temu, ci, którzy go czytali, dobrze wiedzieli, jakie jest znaczenie tego snu i tego wyjęcia z boku kobiety. W latach 30. XX wieku dopiero znaleziono stare teksty przekazywane w tradycji przez plemiona nomadyczne, w którym to zachował się sposób adoptowania kogoś, kto nie należał do rodu. Jeżeli karawana jechała przez pustynię, znaleziono jakiegoś małego chłopca, czy małą dziewczynkę, albo kogoś dorosłego i szejk tej karawany uznał, że trzeba go włączyć do tej rodziny, to przykładał go sobie do boku i mówił, ten jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. I nadawał mu imię. W taki sposób zachowuje się mężczyzna, który mówi, ta jest kością z moich kości i ta jest ciałem z mego ciała. Adoptował
kobietę do rodzaju ludzkiego. Mamy także onomastykę. Wiemy, że u ludów starożytnych imię to była omen. To była jakaś zapowiedź, to było streszczenie życia tego człowieka. Zmiana imienia oznaczała inne życie tego człowieka. I było też takie myślenie, że słowa, które są podobne w swoim brzmieniu, oznaczają osoby pokrewne sobie. I tu też mamy ten zabieg, byśmy powiedzieli, perswazyjny, żeby przekonać, że kobieta należy do rodziny mężczyzny. Ta będzie zwała się Iszsza, bo ona z Isz została wzięta. Musi być krewną. Musi należeć do rodzaju ludzkiego. Wreszcie mamy kolejny argument. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Najmocniejsza relacja, jaką człowiek posiada do momentu opuszczenia domu, to jest do ojca i matki. Do dzisiaj w tradycji muzułmańskiej jest jasne powiedzenie, jeżeli ma wybierać w zagrożeniu życia matkę albo żonę, to powie, że uratuje matkę, bo ona jest jedna. Nie da się ją niczym zastąpić, nikim zastąpić. Tymczasem, jeżeli mężczyzna ma opuszczać ojca i matkę, czyli najważniejszą relację, i złączyć się z nową osobą, tak, że będą stanowić jakby jedno ciało, jakby jedną osobę, to znaczy, że to może być ktoś, kto jest także człowiekiem. To związanie jest określone takim czasownikiem, który oznacza stopienie dwóch metali w stop albo sklejenie dwóch desek klejem. Także potem rozerwanie powoduje zniszczenie. Zniszczenie, bo zwykle rozrywa się takie drewno sklejone nie tam, gdzie jest klej, tylko gdzie indziej. To pokazuje, jak bardzo jest to przeznaczenie wzajemne tych dwóch osób, które łączą się razem, mężczyzna i kobieta. I wreszcie, chociaż mężczyzna i jego żona byli nazy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. Za chwilę dowiemy się także, że nie odczuwali wstydu przed Bogiem. To także jest wskazanie na to, że to nie jest istota niższa od mężczyzny. To jest istota taka jak mężczyzna, kobieta. Taki to tekst, który jest przedziwnie zlepiony z różnych pomysłów, ale myśl przechodząca przez te wszystkie gesty człowieka, mężczyzny, ten zamiar jest cały czas jeden. Pokazać, że kobieta jest osobą ludzką, jest człowiekiem. Nie jest rzeczą, przedmiotem, własnością mężczyzny. Tym tekstem dokonała się ogromna rewolucja w świadomości tych, którzy słuchali Boga, słuchali Słowa Bożego i z tego tekstu o stworzeniu świata dowiedzieli się także, albo się przekonywali w kolejnych pokoleniach, że kobieta jest także człowiekiem. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.